Dzień dobry, w kolejnym odcinku z Farming Sector 22, w dzisiejszym odcinku oczywiście M-Creek. A, tu, o, tu jeszcze 8%, to dobra. Witam w kolejnym odcinku z M-Creeka, w dzisiejszym odcinku będzie dość gruba akcja, bo będę walczył z nowym polem. Pamiętacie, kupiłem go na poprzednim odcinku, zimowym. Ogólnie ja sobie już zasiałem wszystko na mapie. I tak sobie... Jak już skończyłem wołować, tak sobie klikłem na mapę, tak i sobie X-a przypadkowo klikłem, musiałem zobaczyć, czy mam wszystkie tereny. Nie, i tak przypadkowo sobie przewinąłem do góry. Tutaj patrzę, dziesiątka na niebiesko się świeci. I mówię, no nie, no nie wierzę. Przecież ja to kupiłem, ale ja nie ten, nic tu nie robiłem. To wszystko będzie się zaorane, zabałtowane i kurs będzie sobie siał powoli. Więc plan jest ambitny. I zobaczymy, jak to będzie szło. Może troszeczkę wyższy bieg, co? Ile to pójdzie? 25. Więcej pójdzie? Nie. Ale niech jest na tej 18. Może da radę na tej 18 jechać. Jak nie, to na 17 zrzucę. Oczywiście chodzi o bieg. A! Kasy zapomniałem zmienić, ale to za chwilę. Za chwilę to zmienię. No bo wiadomo, równałem teren, to też nie chciałem, żeby mi kasy zbrakło. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Wiedziałem, że coś zapomniałem przed odcinkiem. Ale jak widać, zapomniałem zmienić kasę. Ale to często mi się zdarza. Na flecie? Nie wiem. Ostatnio też gdzieś miałem taki problem. Usta sal do kosu. 216.00. Bo tyle miałem w poprzednim odcinku, na koniec. Znaczy, no może nie, znaczy nie wiem, czy tyle miałem, miałem trochę mniej, no ale wiadomo, przebijałem czas po odcinku, no to tyle miałem, 200, to miałem 218 chyba, coś takiego, nie pamiętam. Albo 214 miałem, coś takiego. No dobra, dałem 216, no to będzie takie. Czy tak zaraz będzie cosplay jeździ, to i tak będzie kasa krat i tak. Tutaj pewnie tą górkę jakąś ładną trawą trzeba zasiać. Kurde, znowu kasę udziałem, ale trzeba trawę posiać. Ja pierdziel, nie przygotowałem. Teren przygotowałem, ale nie pomalowałem. Dobra, tak będzie. Kiedyś tam po odcinku czas się pomaluje. Będzie dość grube pole, z tego co wiem. Znaczy nie z tego co wiem, tylko z tego co widzę, o tak chciałem powiedzieć. Właśnie nie wiem, czy header to ogarnia tej górki tu. Ale powinien ogarnąć, a jak nie, no to trudno. Ale staram się tak w miarę to usunąć drzewko, bo będzie przeszkadzać. Nie no, skoro ten pługiem to zakrył, no to raczej kombajn też nie powinien mieć problemu, chociaż to jest 25 metrów, nie? I tu to się wygina, więc to też inaczej. Ale nie, no jak sobie patrzę, to trochę kurde jednak będzie tutaj. Sprzęt do wapnowania też jest przygotowany. Właśnie, tylko wapna nie kupiłem. Znaczy tego silosu, żeby wapno sobie wybrać. Ale to za chwilę się poprawi. Te pole 3. Gdzie to jest? Tam. O, to tamto. Tamto małe jest całe do zaorania, a to nie. No ale, to też zaoram. A, my tradycje. Ewentualnie ten kawałek tutaj terenu będą się poprawić. Z tego co widzę. Bo coś tu poszło nie tak. Ale na razie go zostawię. Później go po żniwach naprawię. Bo coś tutaj trochę nierówne jest. Albo zaraz go poprawię, tylko przejdę kawałek dalej z tej. Ja zaraz go poprawię, bo potem zapomnę kiedyś i... Dobra, siła na maksa, pędzel na maksa. F4.
Jedziemy z tym terenem. Zapomniałem o tym. Ta górka sobie może wyjść. Tylko tutaj mi o to chodzi, żeby to zniwelować. I tutaj gdzieś ta góreczka była taka dziwna. No i dobra, reszta może być. Tu jest F4. Czemu ja F3 klikłem? Nie wiem. Naprawiłem tą górkę, czy nie? Tą, co chciałem. Ja, coś tam się naprawiłem. Dobra. Więc ten odcinek może być nawet około godziny. Opa, drzewo jeszcze lewicuje. Ja pierdziel. Miałem tu usunąć, ale... Znaczy, ja nawet nie widziałem tego drzewa. A, bo mi się save cofnął. Delikatnie mi się zbugował farming. Może dlatego nie zauważyłem tego. Czy tak w miarę na prosto to zrobić? Czy do tej ścieżki? Wiem, że trochę im ścieżkę tutaj przeoram, no ale trudno. Nie, no ale to będzie duże pole tak naprawdę. Naprawdę będzie duże. Teraz do lewej. I tutaj tak jakoś miałem iść. Tak na ten słup jakoś. Jakoś tak miałem iść, bo tu gdzieś się teren kończy. Nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś tu się teren kończy. O, jeszcze do końca terenu, ale tak musi iść. Dobra, tu też się trochę trzeba urwać. Na tego betoniku. Tam gdzieś dzikie jest chyba mniej więcej koniec landu. Tak. A tu urwiemy sobie tak, o. Tak sobie urwiemy i starczy tego pola tu. Trzeba będzie podmalować, ale to się da. No i dobra, teraz chyba poprzeczne te. Poprzeczne drogi, czyli ta strona sobie zlikwiduje. Tak. No chyba da. I potem tam już według GPS-a będę jechać. To już będzie na GPS-ie w tą stronę robione, więc prawdopodobnie te pola tutaj też będą zlikwidowane. Też będą zaorane, więc... Tak jakoś to wyjdzie. W sumie tak idealnie równo to też nie musiałem tego tutaj orać. Nie wiem, w sumie jak tu GPS wychodzi, ale... Lepiej sobie równo tutaj zaorać, niż potem mieć problem, że na GPS-ie tego nie wezmę. No i to o co chodzi? Tutaj orki... Ile jest odcinka już tak z ciekawości? No 9 minut. Więc no godzinny będzie jak nic. Bo raczej bałować tego nie będę, ale... Ale chcę wam chociaż kawałek siebie tutaj pokazać. Bo to sobie prawdopodobnie będzie pracownik łapnął później. No i gitara. Jak to właśnie na składzie gleby wygląda. Wiem, że na pewno to jest pole do zarania. Tutaj, nie no trochę w sumie, no ale tak patrzę, to trochę tego dołapnął, a nie jest tutaj, więc... Bym trochę stracił w sumie, nie? W sumie trochę dużo bym stracił plonu z tego pola. No, a w przyszłości może na zimę sobie zrobię ten kawałek pola tu. Może wtedy ten asfalt tutaj usunę. Tak sobie myślę, że ten asfalt chyba usunę i to sobie z tym dołączę. Przynajmniej taki jest plan wstępny.
Dobra, dam ze dwa biegi do wy... dwa, trzy biegi wyżej. Dawaj, dawaj. Dawaj, nie przestałeś. Elegancko idzie tym sprzętem. Nie, to orka tym sprzętem to jest coś pięknego. Nie? Tutaj wrzucę sobie 18, żeby mieć jakieś tam obroty ciekawsze. Wiadomo, jest more power, dlatego on tak idzie jak wściekły ten żonder, nie? Ale... ale żeby to jakieś też wyglądało, no po co mam na wysokim biegu go piłować, jak... W sumie najczęściej w Polsce się robi tak od 15 do 18, do 17. 17, może 18, zależy jaka maszyna. A, tak ty widzi pies. O, właśnie ciekawe, czy GPS będzie mi dobrze pokazywał. Mam 25 i 60 mi był ustawiony według GPS-a, bo tyle mi wykrył. Ciekawi mnie to, czy to nie będzie za dużo. Z tym sterem w miarę równy, więc... Tu jest teren w miarę równy, więc powinien w miarę dobrze to wykrywać szerokość, no ale zobaczymy. Nie? Po prostu o to mi chodzi, żeby nijak nie robił. A niby tych pól nie musiałem robić, no ale ten to tak dziwnie będzie wyglądał, bo tam jest małe pole, co. Niestety tych linii się nie dało usunąć, więc to tak, taka będzie kuć w oczy, no ale wiadomo, zostały tam 3 sezony chyba, czy tam 4, nie wiem, nawet nie wiem ile do końca serii zostało, bo tu już niewiele, bo w sumie tylko te środkowe pola mi zostały do wykupienia tak naprawdę, do zrobienia. A tak tu już mam wszystko kupione, no w sumie sprzęty mam, można powiedzieć, że największe, tak? No, no w sumie jeszcze nie, jeszcze kombajny muszę zmienić. Jeszcze muszę kombajny zmienić tak naprawdę, bo największego John Deere'a mam, ale wiadomo, nie mam takich super wypasionych kombajnów tutaj. Nawet nie pamiętam jakie mam kombajny. W sumie byłem w kombajnach, ale... Mam z tego starego Case'a? Nie, Case'a... A, Case'a sprzedałem, dobra. No tak, Case'a sprzedałem, zmieniłem na Axiala. Tego dużego. Czyli w sumie dwa największe kombajny mam. Tu muszę jeszcze John Deere'a wymienić. Albo na... Na Fenda? Chyba na Fenda ideala sobie zmienię. Bo ten Fendt dostał aktualizację. Tam panel IC doszedł. Tam chyba tylko panel IC doszedł. Nie pamiętam, tam coś pisało, ale... Ale on spoko był, nie? Ten Fendt. Więc teraz nie mamy trwały i trwały na tej serii, więc... Myślę, że albo parę odcinków, albo jakiś time-off sobie ze szybkiego nożywa, no bo... No bo jakoś tak w sumie nie widzę tego inaczej. A też nie chcę się jakoś dużo odcinków robić. Bo w ogóle mogłem ten odcinek dzisiejszy całkowicie ominąć. I od razu żniwa pokazać, no ale stwierdziłem, że to będzie jeden odcinek przerwy i znowu żniwa by były, więc to bez sensu. To raz, a dwa, że... No. By był jeden odcinek przerwy i żniwa by były. To jest pierwszy punkt, a drugi punkt, że tak trochę dziwnie tam wiosną minęć, nie? Że zasiałem, w sumie tam przedgospodarowe pole stworzyłem, no połączyłem to wszystko. Więc na pewno czy niech ze żniw tam musi wjechać. Bo tutaj raczej żniw nie będę pokazywał na tym polu. To ewentualnie może siebie później. Ale żniw na tym polu już nie będę pokazywał, no bo widzicie jak tworzy te pole, tak? Tutaj jeszcze przyszła zmiana na tym polu,
Bo tutaj widzicie Dora, tą łąkę. No i coś jeszcze zrobiłem na tej mapie? No i tutaj stworzyłem pole. Nie, ja dałem, że dobra. Bo przez przypadek sobie tak wyłączyłem tego GPS-a, no bo już w sumie nieraz się przepieprzyłem już patrząc gdzieś indziej. Się przerąbałem przez miedzę pola. I wylądowałem gdzieś dalej. Najczęściej to mi się zdarza w sumie nie wiem gdzie. Najgorzej jest, jak patrzę w telefon, albo gdzieś sobie się obrócę w okno i... A najczęściej jak się telefon zapatrzy, to wtedy już jestem poza polem. Ostatnio też gdzieś wycapowałem na odcinku, ale nie pamiętam jakim. No właśnie o tym mówiłem, nie? Że tutaj lepiej na równo to zaorać, bo wyszło tak jak teraz, żeby nie są GPS-em. 16 minut, no zanim to zaoram, to będzie 25, zanim trochę połapnę, no bo muszę przynajmniej... Nie pamiętam, ile to ma szerokości. Przynajmniej 2 razy muszę objechać na pewno wapniarką, żeby mógł puścić ciemno. Wapniarka ma chyba 18 metrów, no. Chyba tak. Chyba, no tak, chyba tak. Wapniarka ma 18 metrów, a 7 ma 15. Na wał mam 50, no więc wały to tam wiadomo, to tam po odcinku sobie zawałuję. Bo tu nie będzie dużo roboty, żeby to zwałować. Co prawda tereny do wałowania trochę jest, no ale to szybko idzie. Wałowanie szybko idzie. Wziąłem sobie wapniarka, a nie dorzutnik, no bo w sumie nie mam już dużego ciągnika. A może by się przydał jakiś jeszcze na te parę sezon, na te parę sezonów? Na pewno by się przydał jakiś duży ciemnik już, nie? Taki ciągany lepiej. Nie wiem, czy Big Buda akurat brać, ale coś takiego wielkiego, takiego z 25-30 metrów by się przydało już. No w sumie tymi 15-kami zjechać, no to tak trochę ciężko już się sieje, nie powiem. Nie powiem, że nie, ale trochę schodzi czas z 15-kami, dwoma. John Deere? Nie, John Deere nie znowu. Mam tego ciemnika John Deere'a, no ale chyba jeden Bergal tam sobie kupił ciemnika i może kwadraka? W sumie kwadrak fajnie by wyglądał, nie, z tym ciemnikiem. Tak sobie teraz myślę. Bo Big Buda nie ma co, no bo Big Buda już miałem na Baleronie i na Encriku. Nie na Encriku, tylko na tym. Bo to jest chyba 90. odcinek? Chyba tak. Muszę za chwilę zobaczyć na YouTube. O proszę. Nawet nie zauważyłem tego rozjazdu tutaj. Że to w ogóle było inna część tego asfaltu. Myślałem, że mi się cały usunął. Ja tu sobie klikłem pod, jest całe te zabudowanie z ich, więc... Więc okej. Okay. No, 2 przejazdy i będzie zaorany. 3 przejazdy i będzie zaorany. No bo tutaj chodzi mi o to, że raz, dwa... No, coś takiego. A odcinków z tej serii było już... Gierku, co ładnie. Dobra, to za chwilę. Flat na osadzie 70 odcinków jest. I am Creek? Osiemdziesiąty czwarty odcinek to jest, no. Myślałem, że po 90, ale 84. 84.
dość duże przerwy w tej serii są, więc do tego. No ale nie, no tak jak mówiłem kiedyś, do grudnia wszystko. No i to się na pewno uda, no bo. Oj, zapis. Się na pewno uda, no bo już dużo nie zostało mi do zrobienia. Pól. Zostało mi tylko tutaj na te pole zrobić. I tutaj jedno wielkie. Tutaj jedno wielkie zrobić i będzie koniec. Koniec pól. No bo to wszystko postaram się jakoś to skleić w jedno pole. Tutaj jakoś. Nie wiem, tych budynków nie będę usuwał, ale. Ale jakoś postaram się tamto pole skleić, no bo raczej na dwa pola. Albo na dwa podzielę, zobacz, ale prawdopodobnie będzie jako jedna całość. Że tutaj będzie tak. I tak szło tutaj. Tak, tak. Gdzieś tu, tutaj, bo tutaj jakoś tak. Nie wiem, jak tutaj teren idzie, dlatego nie pokażę wam dokładnie. Jakoś tak, jak ta droga, tak jakoś pójdzie, nie? Tutaj tak, tak, tak. Tak i tak jakoś tutaj do asfaltu jakoś tak pójdzie. Bo na dwa pola to w sumie nawet nie ma tak jak zrobić. A może, nie, no w sumie tutaj jest droga, więc tą drogę musiał zostawić. Tutaj droga i tak. Nie, to za duże zabawy chyba na dwa pola mi się wydaje. A tak jak już będzie duży siewnik tutaj jeździł, no to już będzie sobie po całości jeździł. Nie? Też będzie to pod temat łatwiej kość. O, na ust trzeba robić. No tak jak mówiłem, jeden przejazd został. 84 odcinek. A godzin mam 100 coś. Po 200 podchodzi chyba. Z tego co pamiętam. 165, no. No, zanim stworzę te pola, no to myślę, że 210 będzie, nie? Myślę, że tu 40 godzin, gdy jeszcze je. Ja też nie wiem, jak szybko kupię te pola, nie? Bo w sumie teraz patrzę, no to jak to wszystko tutaj sprzedam. Właśnie soja trzeba sprzedać, soja. Soja trzeba w czerwcu sprzedać, bo prawdopodobnie na pociągu jeszcze jeździ. A i nawet na tym mam jeszcze tutaj 107 ton, no. No, trzeba sobie sprzedać, więc będzie kasa. I za tą kasę praktycznie chyba będzie. Będę mógł te chyba landy już wykupić. 400. 600. 300. Albo to do tego chodzi. No nie, zobaczę. Czy mi się uda wykupić wszystko? Raczej nie, ale te pole tutaj na dole by się przydało zrobić. Że te pole tutaj malutkie raczej się uda zrobić. To jest granica taka dziwna i. Brrr, no nie wiem jak to zrobić. Tutaj tak. No może. No zobaczmy. No. Przeorać może. Raczej przeoram, ale czy będzie się dało to zbierać? Powinno się dać. Zobaczymy. Dobra, zawapno. Nie zawapnowałem, tylko zaoramy chciałem powiedzieć. A zaorałem, no to też nie będzie miał rodajny ten pokaz tutaj. Niby 16 hektarów zaorałem, tak, no ale. Ale wiadomo, tutaj jeszcze jeden przejazd dołożyłem na polu. I tam te 4 małe pola zaorałem. Czyli tak patrząc na mapę, to zaorałem więcej niż 4 pola, bo. Zaorałem. 3? No 6 pól. 6 pól zaorałem. Więc jak ja tu zaorałem 15 hektarów, 16, no to będzie. No to. Znaczy, kurde, to jest żadny kawałek. Pola. A tamto to nie wiem. A bo tutaj jeszcze kawałek pola muszę dotworzyć. Nie wiem, kurde, jak to wygląda. 24, no to coś tam trzeba połowować. To jak to zrobić? Nie wiem jak to zrobić, naprawdę. Nie wiem, muszę tutaj ogarnąć pracownika pierw. Sorgo tu ma być?
Stój, nie ruszaj. Jak to wygląda tutaj z... A, z Argamantyla, a ja sobie... Tyle. Nie, to damy tutaj soję, no bo wiadomo. Tererera, 15-2. Obrót. A jakbym zrobił rozpocznij od rzędów? A to mnie od góry prowadzi. No dobra. To tak by w sumie musiało być. Że od rzędów ja bym musiał tam ze 2-3 przejazdy pierw zrobić. Nie kształtowanie terenu, tylko budynki, zbiornik. To było zbiorniku? Nie pamiętam, to zbiorniku, ale chyba tam. Tutaj sobie postawić ten Feldwork. O, niech to stoi. Ja bym musiał tutaj zrobić, nie? Te dwa przejazdy. Trzy, żeby on już tutaj mógł sobie siadać. Dobra, sobie tu wyzeruję licznik, no bo wiadomo, żeby wiedzieć trochę kartę. Dobra, McCorning dalej. A poprzeczanki po prostu na końcu będę musiał sobie zrobić wapniarką i tyle. 27 minuta. Trochę sobie powapnuję i zobaczymy co dalej. No i tak to wygląda. Niewapnowany, zaraz będzie siany i będzie spokój. Z brzegu trzeba jechać. No ale tutaj poprzeczniak chyba na końcu zrobię. Czyli tam gdzieś się zaczyna. Ja muszę i tak zrobić dwa przejazdy. Leci na 18, leci. No kurde, jeszcze będę musiał jechać pułapką na pewno. Trochę powiem... Tak patrzę teraz na ten pole, jak jeździ z tym paskami, no to trochę jednak będzie tutaj się schodzić czasem. W jedną stronę, żeby przejechać. A jadę 30 na godzinę prawie. No nie wiem, czy będę to całe wapnął, czy nie, ale... Dawaj, dawaj. Dwie tony, lekko ponad 2 tony będę wydało wapno na przejazd. No 2 tony, no. W sumie lekko pan, bo tam tutaj niecałe, teraz niecałe 2 tony zużyłem. No bo wiadomo, przejazd był krótszy, nie? Ale miałem 9-7, a teraz miałem 6, no to... To na 800 zużyłem na to, że na ten krótszy przejazd. Tak jeszcze poskoczy Janka, ale jakby... Więc 2 tony na przejazd będę zużyło. Czyli jak to ma 14 tam pojemności, no to... No to niby na 7 przejazdów powinien zrobić, no ale wiadomo, tam zrobię tutaj parę długich i będzie potem jeszcze trochę skracać te przejazdy, więc też tak, tutaj na środku jest wapno zrzucone, więc też sobie będę wyłączył, więc sobie oszczędzę te z 200 kilo. No więc jakoś to wyjdzie. Nie powiem, że nie, ale jakoś było.
Ty. On stoi na, tam na polu. Na poprzeczniaku, więc. Staram się robić poprzeczniaki takie, żeby... Żeby potem na raz to zagarnąć po tym przejazdem, tak? No bo po co ja mam tutaj dwa razy po tym jeździć? Tylko będę się tak starał, żeby to na raz wziąć. Dojadę do pola, do końca pola. Nie pójdę tutaj puścić case'a, żeby wiadomo, nie? Żeby sobie siał. Bo wiadomo, że ja mu na takim szybkim nawrocie odskoczę. Ja też nie chcę, żeby on jeździł mi po niewapnowanym. Dlatego siłą rzeczy on musi stać. Dawaj, dawaj, dawaj. To na 200 starczy? Powinno starczyć do końca przejazdu. Pewnie lekko ponad 2 tony będę brał na przejazd. 600 kg. Jo, starczy. 500. No, starczy, na to jeszcze zostanie. A już miałem te 80 kg do końca przejazdu, to już, już nawet nie ten. Nie wyłączałem. Tylko widzieliście, że jechałem dalej. No, ale ten silos tutaj się przyda. Silos tutaj się przyda, on tu zrobił dużą robotę. Czy to do nasion, czy do wapna? Tylko pewnie jeszcze nie ten silos postawię i nie gadę. Tak sobie myślałem, że tak kurde będzie. Że ja nie ten silos postawiłem. Ja miałem no. Ja miałem ten silos postawił. Bo nie spojrzałem, że tam pisało 100 ton. Wiedziałem, że coś odwaliłem. Dlatego już... Dobrze, ten silos był w miarę tani. Nie? Dobry stan. Dobra, no. Idę po tego case'a go puścić i tyle. A ja sobie tu będę dalej wapnął. Dobra, GPS jest ustawiony, więc... Login na druga strona. Ty, no to nawet, szczerze mówiąc, to trochę długo się nadbiegnie. Nie wiem, jakiego tam miałem speedo ustawionego na bieganie, no ale... Jak on ma 3000 punktów, to ile on tu będzie siał? Godzina? No, tak sobie myślałem, że godzina. Znaczy ja sobie to po odcinku i tak zasieję, no bo wiadomo, w kolejnym odcinku już... W kolejnym odcinku już raczej żniwa będą. Więc tak to sobie wygląda. Trzydzieści 4 minuty. Nie wiem, już chyba... Nie no... Zobaczcie, zależy... Nie będę nawaptowany do przodu, bo może wsiądę sobie do silnika na chwilę. Nie wiem, zobaczymy. Tylko, że ja robiąc jeden przejazd, no to jestem niby o 3 metry przed nim, tak? Czyli jak ja zrobię 10 przejazdów, 30, no to 10 przejazdów, no to się ma 12, tak?
czyli coś takiego by wychodziło. Wiadomo, że na nawrocie trochę będzie tracił czasu, więc będę miał jakiś tam delikatny manewr czasowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię. Tutaj poprzeczniach zrobię tak, żeby na raz to zabrać i tyle. Czyli gdzieś dotąd bym musiał jeździć. To nawet za głęboko, ale... I trochę bardzo za szybko wjechałem w ten przejazd już. Nie, no ogólnie to raz przy razie muszę jeździć, no bo z tego co widzę, to ja nie mogę sobie przeskoczyć jeden przejazd. Przecież na opartego może zdążył tutaj jeden przejazd w lewo przeskoczyć i nawrócić tym, nie? Przecież tak nie bardzo, bo widzę, że ja bym wtedy tutaj ciągnął już po niezwapnowanym, więc tak sobie trochę odpadł. No ja się niby odsuwam od niego, ale... Ale nie, no zanim bym dojechał tam, gdzie teraz jadę i wrócił, no to pół przejazdu by jechał po tym, nie? Już po niezwapnowanym. Jeszcze przez to, że miałem małą wpadkę na początku, to już też straciłem parę cennych sekund. No i tak to wygląda. Nie no, ale pole będzie jebitne. Aż mnie ciekawi, ile te pole ma. Znaczy, ja się za 50 minut dowiem, no ale... Będzie to pewnie dopiero w kolejnym odcinku, bo wam powiem. O ile nie zapomnę. Ale raczej nie. Trochę zaciągło, ale... Ale jednak wyszłem sobie opresję, jak to się mówi. Adi. Elegancko to idzie. Tutaj dopiero teraz po prawej stronie będzie przejazd. Jak to skończę ten przejazd, to dopiero będzie jechał tak, jak będę jechał po drodze, tak? No bo teraz równo do drogi dorzucam. To dopiero tak jakby po tym polu będę jechał. Tym, co kiedyś było polem. Słynnych parę metrów tutaj doszło, nie? Tej trawy. Nie będę ukrywał. Wszystko jest ok. No, 3800, no to powinien wrócę. Czyli na 4 przejazdy. No, to wiem, że lekko ponad 2 tony schodzi. A, tylko że teraz tego przejazdu? Może jeszcze nie, ale... Ja tak za 2 przejazdy już będzie się powoli lekko powinno skracać. Delikatnie przynajmniej. On w sumie dość ostry kąt jest, ale... Znaczy ostry kąt, no tak. Mam już dobry stan. O, na mało czy trochę jak Jackie Chan. A, wyjmę 800 kilo. Bo ten jest tu. Więc teraz zanim pojadę się napełnić, to on powinien w miarę być. 3. No, 4 przejazdy. 4 przejazdy i wtedy będzie się już lekko skracać, o. A tak delikatnie, nie? Ale potem...
Potem już po 10 przejazdach już będzie kwestia skafów tutaj. Chyba ostatnią wapniarkę sobie zrobię, tak z tego co patrzę. Nawet 40 minut odcinka, ale ciebie już raczej wam nie pokażę. Wałowanie? Wałowanie też, no bo po co mam wałowanie pokazywać, jak pokazywałem ostatnio w sumie wałowanie. Jakieś tam 2 albo 3 odcinki temu. Więc tak to wygląda. A tutaj trochę tego wapna pójdzie. No i elegante. Poprzeczek na końcu i to się chwali. To się ceni. Chwali, ceni. Jeden pies. 19:02, no to. Zanim ja to wrzucę, no to będzie 20. Nie, no dalej niż 20. Zależy, jak który skończy rzutnik właśnie, ale mówię, ten rzutnik pokażę wam, znaczy rzutnik, tą wapniarkę wam pokażę i koniec. Nie będę więcej nagrywał. Dziś. To jest odcinek na piątek chyba? Na sobotę już mam odcinek? To teraz sobie na ten tydzień już mam zaliczony, jest wtorek, a już mam cały tydzień nagrany. Mogę, ewentualnie jeszcze na niedzielę muszę nagrać, no ale to... Na września jeszcze, na września. Na ten, na niedzielę bym musiał nagrać. No w sumie niedziela to jest 1 września, nie? Ale... No, czy fleta uda się skończyć do grudnia? Nie wiem, ale M-Click na pewno. M-Click liczę, że w październiku się da skończyć M-Click już. No, no, tu się skraca. Z tej strony się skraca tam. A jest na równo, więc... Więc jest git. W tej 90 musiał być. No i teraz tutaj jest zbapnowane, więc też będę mógł wyłączyć bapn, to też już trochę szybciej pojadę. Chociaż kawałeczek. Pola. Nie, no fajnie to idzie. Widzę, że fajnie mu idzie ten siew. Nic mu nie ubliżając. Ale dobrze, dobrze mu idzie, naprawdę. Praktycznie w sumie można powiedzieć, że mnie goni, nie? On mnie goni z tym siewnikiem. I to bardzo mocno powiem. Bo jestem tylko o 2 przejazdy. No jak pojadę się napełnić, no to będę tylko jeden przejazd przed nim. No i też na pewno, no może to nie była najszybsza nawrotka, ale nawrotki mi dużo dają przed nim. Bo on jedzie 25, jadę 28, to jednak te 3 km szybciej jadę, tak. Tylko, że mi się wapno kończy, ja muszę ciągle jeździć, a on ma tam pełny nasion nawozu, więc on sobie tam może jeździć, jeździć, jeździć. On sobie może jeździć i jeździć na tym silniku. Też by w sumie nie było głupie, nie? Tutaj. Do tego jeździć i tylko nawracać, no ale bez, to w sumie bez sensu by było takim dobrym sprawą. Tylko do optymalnego jeździć i nawracać, to też by było bez sensu, bo... Czemu by było bez sensu? No bo wtedy musiał... Jedną stronę naginać, raz, dwa, nie? Wtedy bym sobie jedną stronę podgonił, a na drugie bym miał tył. A tutaj te 3 przejazdy już by były na tym, co jest niezwapnowane, więc to tak. Ni w kini, ni w oko. No i oni. Fajnie to leci sobie to wapno.
Nie wiem, poprzeczniaka raczej nie robię. A bo jak mam tyle wapna, to w sumie trochę pojeżdżę tutaj przy tył. Przecież powiedziałem, że to jest bez sensu, a teraz to zrobiłem. Ja to trochę, to też jestem taki trochę hipokryta, no ale... Ale wiadomo, złapnę sobie te trzy przejazdy tutaj. No i wtedy będę się napełnić i tamtej strony będę miał raz, dwa, nie? Już. Więc praktycznie będę i tak będę przed nim, i tak będę przed nim. Tererara. 12 AD potrzebne. 6,40. 45. No. Te dwie tony na te dwa przejazdy powinno starczyć. Dwie tony na dwa przejazdy, no. To co tak. 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 No to bym musiał w sumie od środka pola tutaj zacząć. No. Jak skończyłem w środku pola nawracać, no to żeby równo przejazdy wyszły, to bym musiał tej samej zadań skończyć. Mądryniec. No teraz widać, że fest mu to ma odskoczyłem. No to ma jeszcze dwa przejazdy spokojnie. No dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć i pa pa. Wiadomo, później trzeba miniaturkę zrobić i tyle, nie? A ja muszę tutaj sobie dalej to wopnować. Tam było 54 minuty, jak zacząłem siać, a jeszcze 40 minut, więc to już w sumie długo nie, dużo nie zostało do siebie. A przejechał już 800 punktów. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa! Pamiętajcie o kolejnym odcinku. Na razie.